Cześć! Dziś opowiemy sobie trochę na temat kar od Google. To naprawdę ciekawy temat, a więc zaczynajmy! Przed rozpoczęciem upewnij się, czy aby na pewno w odpowiedni sposób subskrybujesz nasz kanał. Sprawdź, czy pod filmem widzisz napis subskrybujesz na szarym, czy może subskrybuj na czerwonym tle. Gdy zasubskrybujesz, pojawi się taki dzwoneczek. Jest on również ważny, dzięki niemu będziesz otrzymywał powiadomienia, gdy tylko pojawi się nowy film. No to na tyle w temacie subskrybowania. Przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu. O karach dotykających strony internetowe nakładanych na nie przez Google słyszała chyba każda osoba, która zetknęła się z tematyką pozycjonowania. Czym są te kary, za co grożą, czym skutkują i czy można liczyć na ułaskawienie? Kary Google za złe zachowanie. Google, bazując na swoim algorytmie, tworzy ranking stron internetowych, biorąc pod uwagę, w jakim stopniu konkretne witryny spełniają te wymogi. Wskazówki o tym, jak dbać o swoją witrynę i czego oczekuje Google, znaleźć można także w Google Search Console. Stamtąd webmasterzy czerpią informacje, co modyfikować na stronach, którymi się zajmują. Ignorowanie zaleceń dla webmasterów nie sprzyja wzrostowi pozycji. Strony internetowe, które w rażący sposób wchodzą w kolizję z preferencjami Google, powinny liczyć się z zagrożeniem karą. Ukaranie strony wpływa na proces pozycjonowania. Kary przytrafiają się na przykład stronom agresywnie linkowanym o niewłaściwej treści, która jest konsekwencją wyłamania po ataku hakerskim. Powszechnie mówi się o stronach internetowych ukaranych przez Google. Wtedy pada określenie tzw. filtru lub banu. Taka kara może utrudniać lub wprost uniemożliwiać pozycjonowanie strony. Najczęstsze przewinienia mogą oznaczać bezpowrotne wyrzucenie strony z indeksu wyszukiwarki. W takiej sytuacji najsensowniejszym rozwiązaniem jest stworzenie nowej strony internetowej na nowej domenie. W przypadku przewinień lżejszego kalibru trzeba liczyć się z obniżeniem pozycji lub i utrudnieniem we wzrostach. Dla porządku należy odnotować, że karą może być dotknięta cała witryna lub część jej podstron. Oznacza to, że strona może mieć problemy ze wzrostami pozycji na wszystkie hasła lub tylko na część. Ta druga sytuacja wymaga szczególnego uwzględnienia w działaniach SEO. Kary Google. Rodzaje. Jeden z podziałów kar został już zasygnalizowany. Nieprzyjemne sankcje mogą dotyczyć całej witryny lub tylko jej części. Oprócz tego kary od Google dzielą się na kary ręczne. Informacje o tym, że strona została ukarana, znaleźć można w Google Search Console. Po spełnieniu określonych warunków i poinformowaniu tym Google, taka kara może zostać zdjęta ze strony. Kary algorytmiczne. Informacji o nich nie znajdziemy w Google Search Console. Jest zatem trudniejsza do wykrycia. Dopiero zmiana w algorytmie Google może spowodować amnestię dla ukaranej w ten sposób witryny. Jak łatwo się domyślić, ten drugi przypadek jest zdecydowanie trudniejszy. W obu nie ma gwarancji pozytywnego efektu, ale zdecydowanie łatwiejsze jest uzyskanie amnestii w przypadku kary ręcznej. Zdjęcie kary ręcznej ze strony jest możliwe, ale jest to pracochłonny i długi proces, który nie musi udać się za pierwszym razem. Jeśli strona była w przeszłości karana przez Google, to warto o tym już na starcie poinformować pozycjonera. Jaki wyrok trzeba odsiedzieć? Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku kary ręcznej jej zdjęcie może udać się za pierwszym razem. Zdarza się jednak, że potrzeba kilku podejść. Podejmowanie kolejnych prób usunięcia kary nie następuje raz za razem. Powinny odbywać się w przynajmniej kilku tygodniowych odstępach czasu. Z doświadczenia wiemy, że zdjęcie kary ręcznej z witryny może zajmować nawet 2 lata. Dopiero po tym czasie informacja o karze ręcznej znikała z Google Search Console. Nie przekłada się to jednak z automatu na bezproblemowe wzrosty pozycji. Nie należy do rzadkości sytuacja, w której strona z karą w historii trafia na specyficzny szklany sufit. Nie może przebić się ponad pewien pułap pozycji i zatrzymuje się w okolicach drugiej, trzeciej dziesiątki wyników w wyszukiwarce, niezależnie od wysiłków specjalisty SEO. Zdarza się, że strona internetowa dopiero po 4 latach od zdjęcia kary może osiągnąć top 10. Nie ma jednak gwarancji, że każda strona po zdjęciu kary wejdzie do top 10. Czasem rozwiązaniem jest zmiana domeny i rozpoczęcie prac na świeżym terenie. To rozwiązanie trudno jednak polecać dużym i bardzo rozpoznawalnym markom z rozpoznawalną domeną. W przypadku kar algorytmicznych trzeba naprawić potencjalne źródło kłopotów i czekać na zmiany w algorytmie Google, które przyniosą ułaskawienie dla stron z konkretnym typem problemów. Nie ma pewności, kiedy Google wdroży korzystną dla danej witryny zmianę. Z doświadczenia wiemy, że w grupie ryzyka są strony internetowe, które wielokrotnie zmieniały firmę pozycjonerską. Krótkie umowy na około 3 do 6 miesięcy za efekt skutkują często bardzo agresywnym, ryzykownym linkowaniem i dużym wahaniem ilości linków. Podsumowanie. Na co przekłada się kara od Google? Strona, która w przyszłości była karana przez Google, tworzy sobie negatywną historię w wyszukiwarce, co przekłada się na trudność w jej pozycjonowaniu. Google preferuje witryny z zaświadczeniem o niekaralności i chętnie umieszcza je wyżej w wynikach wyszukiwania. Pojawiają się problemy ze wzrostem pozycji na część lub wszystkie frazy związane tematycznie z daną witryną. Co ciekawe, strona ukarana przez Google filtrem może być promowana w usłudze Google Ads. W 6-letniej historii Werseo żadna strona nie została ukarana na skutek działań naszych specjalistów w SEO. Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy w SEO i pozycjonowaniu? Napisz do nas. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. A jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każde pytanie. I pamiętaj oczywiście, by dać lajka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Werseo.